Konstrukcji gramatycznej going to użyjemy do opisania przyszłości, czyli mieć zamiar coś zrobić, be going to, jest to jako czasownik. Budowa, podmiot, na przykład I, you, he, she, it i tak dalej, plus odpowiednia forma czasownika be, czyli na przykład I, am, you, are i tak dalej, plus going to, plus czasownik w podstawowej formie, na przykład go. Zamierzam iść do kina. I'm going to go to cinema. I'm going to go to the cinema. Oni zamierzają grać dziś po południu w piłkę. They are going to play football this afternoon. Przy pytaniach stosujemy inwersję. Na przykład z you are you. Zamierzasz iść na zakupy? Are you going to go shopping? Pytania szczegółowe. Taka sama zasada jak przy pytaniach zwykłych, tyle że przed całym zdaniem stawiamy słówko pytające. Gdzie wybierasz się na wakacje? Where are you going to go for your holiday? Dosłownie, gdzie zamierzasz jechać na wakacje? Przeczenia. Między to be a going to dodajemy not. I wychodzi nam nie zamierzam, I'm not going to. Ona nie zamierza po tobie sprzątać. She's not going to clean up after you. Kiedy używamy konstrukcji be going to? Używamy, gdy opisujemy zamierzenia na przyszłość, które wcześniej już przemyśleliśmy. Czy odrobiłeś już swoją pracę domową? Have you done your homework yet? Have you done your homework yet? Nie, odrobię ją po obiedzie. No, I'm going to do it after dinner. Zamierzam odrobić po obiedzie. Zamierzam wkrótce zmienić swój samochód. I'm going to change my car soon. Po prostu, niedługo zmieniam samochód. Używamy, gdy opisujemy. Przewidywania dotyczące czynności lub sytuacji wskazują na to, że to się wkrótce wydarzy przez obecne okoliczności. Oni ją awansują. They are going to promote her. Wszystko wskazuje na to, że to zrobią. Spójrz na chmury. Niedługo zacznie padać. Look at the clouds. It's going to rain soon. Można również stosować skróty. I am going to, I'm going to. You are going to, you're going to. He is going to, he's going to i tak dalej. Również w przeczeniach. They are not, they aren't going to. Tom is not, Tom isn't going to i tak dalej. Nie pójdę jutro na wykład. I'm not going to attend the lecture tomorrow. Nie zamierzam jutro brać udziału w wykładzie, to jest dosłownie. Różnica między present continuous a be going to. Present continuous. Jutro kupuję pieska. I'm buying a dog tomorrow. W zasadzie tym go tylko odebrać, na pewno go kupię. Konstrukcja be going to. Zamierzam jutro kupić pieska. I'm going to buy a dog tomorrow. Lecz jeśli żaden mi się nie spodoba, zaczekam do kolejnego miesiąca i wtedy go kupię. Więcej lekcji znajdziesz na kanale eLanguages. Subskrybując kanał jesteś na bieżąco ze wszystkimi lekcjami. Kliknij też dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych lekcjach. Napisz komentarz, jaką chciałbyś lekcję w kolejnym filmie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, wszystkie linki w opisie. Dzięki za obejrzenie i cześć!